Co zadecydowało o przeniesieniu sztuki Judith Thompson na ekran? Dosyć silnie się interesuje dramaturgią anglosaską, więc wybitna tłumaczka pani Małgorzata Semin w pewnym momencie powiedziała: mam taką pojechaną sztukę. I myślę, że ona jakoś może wyjdzie naprzeciw pana oczekiwaniom. No i to była taka sztuka, która się nazywała Lew na ulicy. Ja ją przeczytałem jeszcze w oryginale i od razu wiedziałem, że biorę się za to. No i tak się stało, że w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi zrealizowałem Lwa na ulicy, potem zrealizowałem kolejną sztukę, która nazywała się Habitat. W obydwu tych sztukach Mariusz Ostrowski grał bardzo istotne role. No i potem jakoś nagle zacząłem śledzić intensywniej, ponieważ bardzo jakoś bliska i tak gdzieś wychodziła naprzeciw moim oczekiwaniom dotyczącym tego, co powinno się pisać w ogóle w sztuce, ta jej twórczość, więc jak gdyby zacząłem ją śledzić i w pewnym momencie natknąłem się na taki dramat, który się nazywa Jestem Twój. Judith Thompson ma dosyć bogaty dorobek, napisała kilkanaście dramatów i jakoś pomyślałem, ponieważ ten dramat był niezwykle intensywny w wyrazie, ale trochę odmienny od tych, które realizowałem wcześniej w teatrze, trochę bardziej realistyczny, jakby może mocniej trochę oparty na dialogu. Pomyślałem sobie, że on być może stanowiłby znakomity materiał na film. Tym bardziej, że właśnie napisany był w taki sposób, że jak to tak przeskanowałem szybko w głowie, to wydawało mi się, że jak gdyby takie zabiegi adaptacyjne będą naprawdę minimalne, że on się jakoś świetnie przenosi gdyby w polski kontekst, w polską problematykę, w tak zwany XIX-wieczny kapitalizm, który u nas teraz króluje. No i sobie myślałem, że w takim razie robimy tę Judith Thompson. Dlaczego film jest podzielony na części? Przyznaję się bez bicia, że zastosowałem ten zabieg na etapie montażu. On nie był początkowo zaplanowany, prawda? Znaczy, gdyby zrobiliśmy to jakoś tak intensywnie, ten film, jakoś tak bardzo gęsto, że w pewnym momencie, oglądając go po raz kolejny, jakąś tam wersję, poczułem, że jakby ten film opowiada się zbyt szybko, zbyt intensywnie. I poczułem, że takie rozbicie go, bo tak jak gdyby napis, który się nagle pojawia pod tym część pierwsza czy część druga, jest rodzajem takiej deziluzji, prawda? To jest czegoś takiego, że wybijamy na moment widza, jeżeli on oczywiście znajduje się, prawda, w stanie jakiejś łączności z jakąś tam iluzją, z jakimś światem powołanym do życia na ekranie, a potem z powrotem go jak gdyby do niego zapraszamy. I to ma jak gdyby dwie funkcje. Z jednej strony ja bardzo lubię rodzaj takiego emocjonalnego ćwiczenia polegającego na tym, że bardzo silnie nabudowujemy emocje, a potem robimy pstryk, uwaga, to jest kino, nie przejmuj się chłopie, prawda? I wracamy i potem na nowo nakręcamy. To jest jedna sprawa. A druga niezwykle istotna i ona była w pewnym sensie najważniejsza, to jest to, że tego typu figury, one może nie w jakiś taki bardzo uświadomiony, ale w dosyć intensywny sposób wpływają na percepcję w taki sposób, że jakby tworzą rodzaj takiego poczucia upływu czasu. To znaczy, że coś się wydarzyło, prawda? Że to zachwianie jest odpowiednikiem jakiegoś takiego, no nie wiem, minęło parę dni, prawda? Czy minął tydzień, że coś się wydarzyło, że nie jesteśmy już w takiej bezpośredniej narracji scena po scenie. Jak budowaliście wspólnie postać Artura? Bo dla mnie jest to postać chyba najciekawsza w tym filmie. Obok bardzo trudnych do zniesienia jako dla widza, dla kobiety, postaci właśnie kobiet. Mariusz przyszedł do mnie pewnego razu i powiedział: słuchaj Mariuszu, musisz zagrać siebie, wrażliwego, wychowanego na grach komputerowych człowieka, który ma dosyć sporo buntu i agresji w sobie. I oczywiście dobudowaliśmy do tego jeszcze niziny społeczne, które były zawarte w dramacie Judith Thompson, skąd pochodził Artur, i oto postać. Mariusz, jestem szczęśliwym przypadkiem aktora, z którym niespecjalnie trzeba budować rolę. Mamy rodzaj tego porozumienia, że po prostu nawet jak się kłócimy, bo czasami się kłócimy, prawda, czy nawet jakiś rodzaj pewnego konfliktu, to i tak zawsze wiemy, że jest rodzaj takiej pewnej energii, takiego porozumienia pozawerbalnego, które powoduje, że ta postać, mamy jakieś porozumienie na temat tej postaci, prawda? Oczywiście to można osiągnąć tylko wtedy i to jest jak gdyby w pewnym sensie też jakieś takie ogromna odpowiedzialność reżysera, prawda? Że gdyby obsadza się taką osobę, której predyspozycje rzeczywiście gdyby bardzo mocno odpowiadają danej postaci, prawda? To znaczy jest szansa na to, że następuje takie szybkie porozumienie, szybkie chwycenie, uchwycenie energii, jakiegoś jądra tej postaci. Poza tym Mariusz bardzo mnie zmienił również jakby poprzez charakteryzację i fizycznie. Zacząłem ćwiczyć, robić pompki, prawda, troszeczkę przytyłem, zapuszczenie włosów, czego pojawił się tatuaż, zapuszczenie wąsów, prawda, wąsa oraz długich włosów, które były naturalne, więc troszeczkę to też zabrało czasu i pozwoliło mi też jakby zespoić się z tą postacią. Bardzo ciekawa jest relacja Artura z matką. Mi się wydaje, że tutaj relacja z matką jest dosyć klarowna.
Bardzo klarowne, dlatego że no jest to chłopak, który jest gdzieś wewnętrznie skonfliktowany, w związku z czym matka staje się jego takim ujściem emocjonalnym, gdzie po prostu może wyrzucić te swoje złe emocje, nie tylko w grach komputerowych, biciu ludzi i piwie czy wódce, ale również jakby na poziomie takiej emocji związanych z pępowiną matczyną, która jakby, ta matka cały czas przecież ciągnie tego Artura, cały czas nad nim gdzieś tam gdaka, kracze i tak dalej, co jemu totalnie nie pasuje, bo on chce być wolny. Taka relacja go kompletnie gdzieś tam wybija cały czas z rytmu. Bardzo często kładzie się nacisk w takim, w jakichś interpretacjach tego filmu na tę taką relację, gdyby matka-syn i na to, że gdyby to macierzyństwo jest taką siłą, która napędza tę postać. Ale mi się wydaje, że tam jest jeszcze jeden element niezwykle istotny, to znaczy taki, że tak ona w pewnym sensie odreagowuje rodzaj pewnej takiego totalnego życiowego niespełnienia i upokorzenia, prawda? Czy tego, że ona w sumie jakoś tak zbyt wcześnie się poddała w życiu, prawda? W życiu, które jej nie pieściło, mówiąc językiem poetyckim, i z pewną jakąś taką spolegliwością postanowiła pełnić funkcję takiej mrówy, takiego elementu społeczeństwa, który jest rodzajem takiego jakiegoś niemej zgody, po prostu przyjmuje jakiś kierat i no, niesie go na plecach. Mam na myśli jakiś taki brak satysfakcji, jakąś taką nędzę, ubóstwo, jakieś takie wykluczenie społeczne, prawda? I nagle w pewnym momencie te energie się dodają do siebie, prawda, i zaczynają fermentować. I to powoduje, że ona nagle no, zdobywa się na takie rzeczy, które są jakby gwałtowne i demoniczne na poziomie emocji, ale też jakieś bardzo, przynajmniej z jej punktu widzenia, jakieś zuchwałe, z punktu widzenia takiego, no powiem, społecznego, no ona właściwie łamie prawo, porywa dziecko, gdzieś, włamuje się w pewnym sensie, czy wdziera w prywatność ludzi, do czego kompletnie nie ma prawa, ale robi to z tak ogromną determinacją, prawda, że widzimy, że po prostu no, ona wszystko kładzie na jedną kartę. Dla mnie obok aktorów w pana filmie równie istotnym bohaterem jest scenografia. Strasznie zależało mi na tym, żeby uzyskać taki bardzo trudny do uzyskania efekt. Znaczy z jednej strony nie stosować żadnych spektakularnych efektów wizualnych. Chciałem, żeby to było tu, teraz, żeby to było rozpoznawalne, żeby to było z tego świata, prawda? Ale z drugiej strony strasznie zależało mi na tym, żeby to nie było transparentne, żeby tego w ogóle nie było, prawda? Czy żeby przestrzeń w filmie, co jest mi się wydaje niezwykle istotne i co jest wyrazem w ogóle takiej rasowej reżyserii, żeby ta przestrzeń w filmie, ona była jakimś rodzajem bohatera, żeby pełniła jakąś funkcję, prawda? I w związku z tym, no, wspólnie, szczególnie z Szymonem Lenkowskim, autorem zdjęć, gdyby bardzo mocno pracowaliśmy nad tym, żeby te przestrzenie, one miały jakiś swój wyraz i tak naprawdę w istocie swojej gdzieś tam odzwierciadlały, nie wiem, energię czy problemy bohaterów. W filmie niezwykle istotna jest poetyka snu. Wręcz można uznać, że niektóre z tych wydarzeń nigdy nie nastąpiły, bo być może któryś z bohaterów w tym całym labiryncie po prostu je wyśnił. I tutaj takim tym motywem też ciekawym jest muzyka w filmie. Ten główny motyw muzyczny, który zostaje jeszcze wiele dni po obejrzeniu filmu. I dlaczego akurat zdecydował się pan na taką, no w zamyśle podejrzewam, tandetną poetykę tej muzyki? No to wiem, to znowu taki mały chuligan trochę się odezwał we mnie, prawda? No bo ja w swoich filmach poprzednich, w swoich w ogóle zainteresowaniach muzycznych, w wielu koncertach telewizyjnych, których realizowałem, no wiem, to jest tak między Pawłem Szymańskim, Janem Sebastianem Bachem, Arvo Pärtem, Meredith Monk, Hilliard Ensemble, czy byłem sobie, no, dosyć wysoka półka, prawda? No i to jest jakby taka muzyka, która mnie bardzo, jak ktoś tam fascynuje, jest mi bardzo bliska i bardzo ją lubię. Natomiast sytuacja była tutaj następująca, to znaczy ja chciałem, żeby to była muzyka ze świata bohaterów, jak gdyby z tego świata, którego dotykamy, prawda? I taką osobą, która mi się wydała jak gdyby najbardziej medialna w tym względzie i jak gdyby też najwięcej scen z jej udziałem było ilustrowanych muzyką, była Roma Gąsiorowska, prawda? I postać Alicji. No i wydaje mi się, że ta zwichnięta kosmetyczka Barbie szalona, prawda, która po prostu, no właściwie generalnie największym marzeniem to jest to, żeby ktoś odbył z nią stosunek seksualny pod ścianą, bo ona to myli z miłością jak gdyby, prawda, no to pomyślałem sobie, że ona musi słuchać takich jakichś wyjątkowo pięknych pieśni o miłości, prawda. No i Gosia Andrzejewicz wydawała mi się to jakimś takim w ogóle wyborem absolutnie bezdyskusyjnym, bo przecież piosenka, którą wykorzystaliśmy, no jest absolutnie niebywały, posiada power w tym względzie. No a w ogóle była taka bardzo dziwna historia, bo kiedyś tak właśnie w nocy, myśląc o tej muzyce, tak na YouTubie, wpisałem sobie miłość.
No i tam coś mi w tej wyszukiwarce YouTube'owej wyszło, prawda? No i zobaczyłem taki tytuł Przepraszam za miłość. I już ten tytuł powiedziałam, wzbudził natychmiast moją czujność. I kliknąłem to i nagle, a tu słyszę, a to jakieś takie dziwne, takie skorpions polskie trochę jakby, taka pościeluwa złamana, jakaś zwichnięta. I tak mówiąc jak gdyby poważnie, to jest coś takiego, że ja w ogóle uwielbiam tego typu sensy, uwielbiam tego typu jak gdyby podejście do materii. Właśnie wszystko jest jakiegoś rodzaju pewnego dualem, że nie można niczego katalogować, ani jak gdyby nalepiać na to nalepek, prawda? Więc myślę, że w pewnym sensie taki szałt i Przepraszam za miłość jest rodzajem kiczowatej i niemodnej już trochę ballady pod tytułem Przepraszam za miłość, a z drugiej strony jest w tym jakaś taka dziwna, słodka słodycz, która no, ma jakąś wartość, prawda, jakąś gęstość. I ja nawet lubię tę piosenkę, na przykład nie boję się tego. Choć wiem, że teraz chyba jestem skończony w środowisku w ogóle. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo.